microfone. Waha, ha, ha. Damy są zachwycone. Rafał, Złęczycy oraz Piurek. Nagrodźmy ich brawami. Proszę dla pana sędziego gwóźdź programu w nagrodę. Gwóźdź. A może bolec? Ten zrobi sobie z niego zupę. Jeszcze cytrynę masz. Słuchaj, to jest ręcznie kuty czy z kastramy? Pas z kastramy. Co, gwóźdź? O? Teraz sobie możesz dom wybudować. Nie wiem, zobacz, jest dobra. To jest gwóźdź programu, proszę państwa. Z kastramy. Ale to była dobra. Ma zadatki na Wolka. Czy wszyscy są gotowi? Dobra, poczynajcie! Rafał! Rafał! Patrz, on tam ma krzyż na tarczy. Łatwiej się będzie. Było? Było? Ładnie. Jest coś? Bardzo dobrze. Faj, Rafał, prawie jak czysty Spartan. Jurek, spokojniej. Jesz tą cebulę, nie wiesz, gdzie ona się wcześniej poniewierała. Ja widziałem. Faj, Rafał. Stop, stop, na kogo? Jesteś... Dawaj, dalej, dalej. Dawaj, Rafał! Tak pięknie powiem. Jezu, kumere! Stychy! Tychy, nie słowa. Stop! Drugi punkt dla Piórka. Piórek! Do domu nie powiemy nikomu! Stop! Trzeci punkt dla Piórka, tak? Tak. Brawo, Piórek! Stop! Czwarty punkt dla Piórka! Rafał! Teraz albo nigdy! Winiurę mu celuj! Nie daj mu nie popuścić! Stop! Dla kogo? Piórka? Dla Rafała! Walka! Dobij go, Rafał! Daj się, nie daj! Dajcie odejść! Jest! A Piórka, tak? Do następnej rundy przychodzi Piórek! Brawo! Na wstępie chciałem powiedzieć, że moi przeciwnicy to sami lewacy i zamierzam ich zmasakrować. I mam także zagadkę dla Loży Dam, a także dla państwa. Ciekawy jestem, czy ktoś będzie znał odpowiedź. Kiedy dama tak piękna jak te tutaj, mieszkająca w zamku, jest najbardziej podobna do jednego z najpiękniejszych polskich kwiatów, słonecznika. Czy państwo wiedzą? Wazelinę to w innym sklepie. Gdy ma nasienie na twarzy. Mam także podarki dla drogich pań. Dla ciebie, o pani, bo jesteś najpiękniejsza, mam swoje najlepsze gacie, żebyś pamiętała o mnie.
jeszcze nie. Dla ciebie, bo wyglądasz na taką, której nie ma kto ogrzać, trochę filcu z kota. A dla ciebie najszpetniejsza, mam trochę kory. No no, to było naprawdę chamskie. I ta ostatnia, ten chędożyłbym. To było naprawdę mocne. Może jedno. Dobra, to idziemy do Loży Dam. A nie, dobra. Walczymy. Marek i Artur. Jesteście gotowi? No to poczynajcie. Marek! Marek! Przecież on nie ma już gaci, oddał kubicą, nie? Honoru też nie ma. Włączasz? Był, stop. Dla kogo? To jest Artur, tak? Nad kolanem trafił. Marek, Marek! Dobij, Marek! Pół punktu za wytrącenie? Co za technika? Okej. Okay. Tak, kogo? Artura, tak? Tak. 2-0. Stop. Trzeci punkt dla Artura. Nie, nie było. Stop. Dla Artura, tak? Nie. Dla Marka. Dobra. Podkładaj. No dobrze. A mnie Marek ciągniesz. Padaj na głowę, Marek. Stop. Marka. Drugi punkt dla Marka. Czy jak? Marka. Dobra. 2-3. Dajesz, Marek, dajesz. Stop. Artur, tak? Tak. 4-2. Jeszcze złoty punkt. Nogi ogniwe. Wyżej, Marek. Dla kogo? Outpulny, jeszcze raz. Jeszcze raz. Skup się, Marku, skup się. Stop, dla Artura, tak? Tak. Dobrze, przychodzi Artur. Następna walka.